Hej, jak być może widzieliście, w ostatnich tygodniach podróżniczka i celebrytka Martyna Wojciechowska wraz ze swoją fundacją Unaweza bardzo aktywnie działają na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i to na niezwykle wysokim szczeblu. W styczniu konsultacje z nimi przeprowadzała pani minister edukacji Barbara Nowacka. W tym tygodniu pani Martyna gościła w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie omawiany był właśnie temat zdrowia psychicznego dzieci i na tym spotkaniu też, z tego co się dowiedziałem, do współpracy Martynę Wojciechowską zaprosiła mazowiecka kurator oświaty. Na jesieni zeszłego roku ruszył program profilaktyczny Godzina dla Młodych Głów Fundacji Unaweza właśnie, który wdrażany jest już w ponad 1300 polskich szkołach, w których nauczyciele podejmują działania z dziećmi w oparciu o zalecenia tego programu. I tak jak kiedyś już wspominałem, jeżeli tylko celebryci wykorzystują swój wizerunek, swoją popularność do zwracania uwagi na problemy społeczne, do organizowania akcji, które mają na celu komuś pomóc, to bardzo dobrze. Jeżeli ktoś ma kapitał społeczny w postaci rozpoznawalności i sławy i chce go wykorzystać w dobrym celu, to jest pięknie, wspaniale. Problem polega jednak na tym, że wszystkie te działania, czyli konsultacje w ministerstwie, dyskusja w Senacie oraz program profilaktyczny, który już teraz działa na dziesiątki tysięcy polskich dzieci, są oparte o raport Młode Głowy Fundacji pani Wojciechowskiej Unaweza. Raport, który jest głęboko wadliwy pod względem merytorycznym. Jak być może pamiętacie, informowaliśmy o tym w zeszłym roku. Po publikacji tego raportu, gdy wszystkie media powtarzały jego wnioski, przyjrzeli się mu eksperci i wytknęli w nim szereg bardzo ewidentnych błędów merytorycznych na każdym poziomie tego raportu, ponieważ był on przeprowadzony na niereprezentatywnej grupie badawczej. Była ogromna nadreprezentacja dzieci z Warszawy i wyniki te nie były zważone w żaden sposób. Pytania były konstruowane w sposób niejednoznaczny, a z ostatecznie uzyskanych danych wnioski były wyciągane w sposób nieuprawniony. Na przykład na podstawie tego, że połowa badanych dzieci zaznaczyła w jednym pytaniu, że czasami nic im się nie chce, postawiono wniosek, że połowa polskiej młodzieży odczuwa brak motywacji do działania. A dodatkowo badanie to przeprowadzane było bez zachowania standardów etyki badawczej, bo dzieci odpowiadały na bardzo głęboko wrażliwe pytania dotyczące na przykład samookaleczeń, przemocy w domu i tak dalej, na wspólnych zajęciach na ekranie komputera, gdzie wszyscy siedzący z boku widzą, co zaznaczasz, a także nawet 10-letnie dziewczynki, ponieważ taki był zakres wieku, pytano w tym badaniu o to na przykład, czy rozsyłają swoje nagie zdjęcia kolegom przez internet, bez informowania wcześniejszego rodziców, że ich dzieci będą pytane o takie rzeczy. I to tak w skrócie, poszczegóły odsyłam do tego zeszłorocznego odcinka. Natomiast co istotne, eksperci, którzy bardzo uprzejmie i wyważenie wskazali błędy w tym raporcie, m.in. na kanale socjolożki.pl, bardzo wyraźnie podkreślali, że ogólny alarmujący wniosek o tym, że postępuje kryzys psychiczny młodzieży, młodego pokolenia, jest jak najbardziej poprawny, że oni nie kwestionują tego, bo potwierdzają to praktycznie wszystkie publikacje w tym temacie, tylko zaznaczali, że szczegółowe wyniki tego konkretnego raportu Unawezy po prostu nie są wiarygodne, więc działania i programy wprowadzone na ich podstawie też nie będą działać tak, jak powinny. Temat ten nie był może jakiś ogromnie głośny, ale odbił się trochę w mediach, tak? Nie tylko na YouTubie, ale państwo też udzielali wywiadów do prasy i tak dalej, i tak dalej. I teraz, co bardzo ważne, pani psycholog Joanna Flis, właśnie z Fundacji Unaweza, która współtworzyła ten raport i też publicznie go reklamowała, ona także chodzi do tych wszystkich telewizji śniadaniowych i na te wszystkie konsultacje, publicznie przyznawała w komentarzach, że faktycznie potrzebna jest dużo głębsza analiza wyników, że raport nie wyczerpał tematu i że będą pracować dalej i obiecała, że stworzony zostanie nowy raport, tym razem naukowy, na ten sam temat. Czyli no, de facto przyznała, że poszło im coś nie tak w tym wszystkim i obiecała to poprawić. Ale pomimo tego, żadne poprawki w tym raporcie nie były publikowane. Nie widać, żeby cokolwiek poprawiono, a i tak przedstawiono ten raport i jego wnioski na konsultacjach w Ministerstwie Edukacji i opracowano na jego podstawie program, który nie był weryfikowany ani certyfikowany przez żadne instytucje, które normalnie to robią, ale i tak w tym momencie jest on wdrażany w szkołach tak naprawdę wyłącznie na mocy autorytetu Martyny Wojciechowskiej. Ale to nie koniec, bo w odpowiedzi na to wszystko panie z socjolożek.pl wystosowały list otwarty do pani minister edukacji Barbary Nowackiej, w której zaznaczają one, że to wspaniale, że ministerstwo zajmuje się zdrowiem psychicznym dzieci, ale, jak czytamy, raport Młode Głowy pod względem merytorycznym i etycznym nie został przeprowadzony poprawnie. Wyciąganie wniosków na jego podstawie prowadzi nas ku błędnej diagnozie i że wymaga on solidnej weryfikacji, ta diagnoza wymaga. Link do całego listu, całej treści listu, który jest bardzo uprzejmy i nie bagatelizuje w najmniejszym nawet stopniu potrzeby ochrony zdrowia
i problemu, z jakim mierzy się zdrowie psychiczne dzieci obecnie. Link do niego jest w opisie i no wiecie, cały ten list otwarty zebrał 400 lajków na Instagramie, no bo to nie jest duży profil. A wiecie, co zrobiła w odpowiedzi Martyna Wojciechowska z Fundacją Unaweza? Zagroziły im pozwem. Panią z socjolożek.pl. Oświadczyły, że panie socjolożki szargają, godzą w dobre imię fundacji, używając metod mających znamiona hejtu. I że albo natychmiast przestaną publicznie informować o błędach w tym raporcie Młode Głowy, albo skończy się to w sądzie. Oczywiście uderzając też przy tym w emocjonalny ton, bo jak czytamy, liczymy, że dla socjolożek.pl ważniejsze od eskalowania konfliktu okaże się dobrostan psychiczny dzieci w szkołach i wsparcie bezpłatnych działań kierowanych do młodych rodziców i nauczycieli. Zwróćcie uwagę, co tu się w istocie dzieje. Też link do całego oświadczenia będzie oczywiście w opisie. Fundacja Martyny Wojciechowskiej, czyli jedna z największych organizacji tego typu w Polsce, tak bardzo przestraszyła się posta na Instagramie, który zebrał 400 lajków, że zagroziła pozwem w odpowiedzi na niego. No i w świetle tak gwałtownej, panicznej niemal reakcji oraz w połączeniu z tym, że tak jak mówiliśmy, pani psycholog z Unawezy przyznawała, że ma świadomość błędów w tym raporcie oraz w świetle tego możemy też dodać, że podczas spotkania w Senacie w tym tygodniu, już po tym oświadczeniu, gdzie w Senacie w ogóle nie padł temat błędów w raporcie, ale i tak pani Martyna kilkukrotnie z uporem maniaka powtarzała, że dane z ich raportu są reprezentatywne, to patrząc na to wszystko, ktoś mógłby pomyśleć, że fundacja w pełni zdaje sobie sprawę z tego, że oskarżenia pod jej adresem są trafne. I dlatego próbuje teraz zastraszyć wszystkich, którzy je wysuwają, żeby przypadkiem nie przebiły się one dalej, bo zdają sobie sprawę, że jak zrobi się o tym głośno, to nie będą w stanie się z tego wytłumaczyć. Ja nie mówię, że na pewno tak jest, bo ja nie wiem, co siedzi w głowach tych ludzi, ale no siłą rzeczy nasuwają się takie przypuszczenia. No bo chciałbym wyraźnie zaznaczyć, żeby wybrzmiało, co tu się właściwie dzieje. Martyna Wojciechowska ze swoją fundacją robią raport. Raport okazuje się być zrobiony źle, co zostało publicznie zakomunikowane przez ekspertów. Pani Flis z Unawezy przyznaje, że faktycznie popełniono błędy w tym raporcie. Zdaje sobie sprawę, że operuje się na niezbyt wiarygodnych danych. Mimo świadomości tych błędów i tak poleciano z tym raportem do Ministerstwa Edukacji i do szkół. I teraz grozi się sądem ludziom, którzy mają czelność ponownie wytykać błędy w tym raporcie. I teraz tak. Pani Martyna Wojciechowska na tym wystąpieniu w Senacie podkreślała, że jak bardzo ważne jest, żeby jej NGOsy tak mogły wchodzić do szkół, żeby miały dostęp do młodych ludzi, żeby ta akcja profilaktyczna firmowana jej twarzą objęła koniecznie cały kraj. I po pierwsze w ogóle celebryci, którzy już są długo w przestrzeni publicznej, niejako naturalnie chcą się angażować w robienie tego typu poważnych rzeczy, ponieważ to jest swego rodzaju progresja ich wizerunku medialnego. Tak? Jak już jestem na szczycie, no to może w sumie widzowie oczekują, czy odbiorcy oczekują ode mnie tego, że z tym całym kapitałem społecznym zrobię coś dobrego. Tak? No to zobaczcie, jak teraz będę naprawiać świat. A dodatkowo, no nie da się zauważyć, że wraz z tymi całymi akcjami pani Martyna i jej otoczenie otwierają sobie, no że tak się wyrażę, rynki zbytu dla swojej popularności. To znaczy, oczywiście korzystanie z jej programu jest darmowe, to jest program jest technicznie darmowy, ale każda taka akcja to jest więcej sprzedanych książek pani Martyny, więcej zaproszeń do telewizji śniadaniowych i tak dalej, więcej prestiżu, więcej poparcia społecznego. Kto wie, może za kilka lat pani Martyna będzie chciała wystartować w wyborach, wtedy to wszystko będzie bardzo ważne. To znaczy, zaznaczam, że we wszystkich tych działaniach celebryci mają żywotny, konkretny interes. I ktoś mógłby powiedzieć, że Szymon, ty podły cyniku, dlaczego tak negatywnie zakładasz, że oni to robią dla zysku, a może naprawdę chcą pomóc dzieciom, nawet jeżeli popełniono błędy w tym raporcie, to przecież intencje mogły być szczytne. I to jest bardzo słuszna uwaga, bo przypomnijmy jednak, że ja we wszystkich moich poprzednich wypowiedziach na ten temat, których było już kilka, zawsze podkreślałem, że nie kwestionuję dobrych intencji i szczerego zaangażowania w pomoc dzieciom, ani od pani Martyny, ani od zespołu Fundacji Unaweza, że nie kwestionuje ich dobrych intencji. No ale teraz już nie mogę tak powiedzieć. Bo błędy oczywiście popełnia każdy. Ale jeżeli ze świadomością tych błędów idzie się ze swoim programem do ministerstwa i grozi się sądem tym, którzy mają czelność przypominać, że popełniliście błędy, no to chyba istnieją powody, by poddawać w wątpliwość dobre intencje ludzi, którzy tak robią. Ja nie robię tego domyślnie zakładałem, że chciano dobrze, ale patrząc w jaką stronę się to rozwija, pojawiają się co do tego wątpliwości. Wiecie,
Spekulując już, no może nawet tak było, że rozpoczynano to wszystko ze szczerą troską o dzieci w sercu, ale im dłużej to trwało, jak zaczęły się pojawiać problemy i na szali pojawiło się dbanie o swój wizerunek, pojawiła się naturalna chęć obrony tego, w co zainwestowało się czas i pracę, no i na szali pojawiły się potencjalne zyski, choćby w formie zbijania poparcia społecznego, i może chęć pomocy, wtedy po prostu może chęć pomocy dzieciom stała się jednym z wielu celów, który musi walczyć o uwagę, nie, w naszych działaniach. Ja nie wiem, czy dokładnie tak było, ponownie, ja się tego głośno zastanawiam. Ostatecznie ja nie wiem, co ci ludzie myślą, ale po prostu moim zdaniem, w świetle tego, co się dzieje, nie można już powiedzieć, że za tą akcją stoi wyłącznie szczytny cel pomocy dzieciom i nic więcej. I w ten sposób dochodzimy do kluczowej kwestii, a mianowicie tego, w jaki sposób celebryci zasadniczo wypierają ekspertów w naszym systemie. Bo gdyby taki raport wyszedł z jakiegoś środowiska eksperckiego, no to inni eksperci wytknęliby w nim błędy i podejrzewam, że taki raport zostałby po prostu poprawiony, bo nie byłoby żadnych powodów, żeby go nie poprawiać. Ale ponieważ ten raport jest zainicjowany przez Fundację Celebrytki Martyny Wojciechowskiej, która zaraz po jego publikacji lata po wszystkich telewizjach śniadaniowych i własną twarzą firmuje te alarmujące wyniki, no to kiedy po 2 tygodniach pojawiają się uwagi od ekspertów, że ten raport ma poważne błędy, to ona jako celebrytka nie wyjdzie jeszcze raz do tych programów śniadaniowych, żeby przepraszać za wprowadzenie ludzi w błąd, bo ma wizerunek do stracenia. Więc domyślnym, naturalnym zachowaniem jej jako celebrytki jest napisanie rzewnego posta o tym, jak pada ofiarą hejtu ze strony ekspertów, co działo się w zeszłym roku, o czym informowaliśmy też w ówczesnym materiale. A kiedy temat nie chce ucichnąć, tak, no to oni naturalnie uciekają się do gróźb prawnych teraz. Bo jeżeli w cały projekt zaangażowana jest celebrytka, to czy komuś się to podoba, czy nie, to na szali jest jej wizerunek medialny, którego ona będzie bronić, ponieważ to jest jej narzędzie do generowania zysku. A z drugiej strony politycy Ministerstwa Edukacji mają punkty poparcia do zebrania za pokazywanie się ze znanymi i lubianymi przecież, czyż nie? Jeżeli celebrytka wychodzi z czymś, co przynajmniej na pierwszy rzut oka wygląda jak poważny projekt, no to nie jest dziwne, że politycy garną się do skorzystania z tego i wykorzystania wizerunku takich znanych ludzi na własną korzyść, no bo wiedzą, dobrze wiedzą, że dzięki temu wyglądają lepiej w oczach potencjalnych wyborców, w którym pani Wojciechowska przecież też dobrze się kojarzy, tak? To jest zupełnie naturalny proces, tak? Gdzie pokazuje w ten sposób, że nasz system już jest w takim stanie, że to zupełnie naturalne jest, że celebryci będą odwalać takie akcje, a politycy będą włączać ich celebrytów do swoich prac. Ale być może nie powinno to po prostu tak działać. I zwłaszcza politycy, spośród których, ponownie, ja nie wątpię, że jest wielu szczerze zaangażowanych w poprawienie sytuacji w tym kraju, że może jednak powinni oni reagować na takie rzeczy. I to kieruje mnie do ostatniego tematu, czyli zapytania do pani minister edukacji Barbary Nowackiej. Ponieważ pani oczywiście weszła do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej, ale w przeszłości pani wielokrotnie identyfikowała się z różnymi ugrupowaniami lewicowymi i na kanwie tego ja mam pytanie. Jeżeli osoba uprzywilejowana ze szczytu hierarchii społecznej, posiadająca pewną formę władzy symbolicznej, taka jak Martyna Wojciechowska, jeżeli taka osoba wykorzystuje swoją pozycję do wywierania nacisku na system społeczny, skutkiem czego ona uzyskuje wzrost własnego prestiżu, jest to jakaś forma zysku dla niej, kosztem potencjalnej szkody dla społeczeństwa, bo szkoły używają teraz wadliwego narzędzia do radzenia sobie z bardzo poważnym problemem zdrowia psychicznego dzieci, z tego może wyniknąć szkoda. Jeżeli taka osoba dodatkowo wykorzystuje swoją pozycję do próby zastraszenia mniejszych, oddolnych głosów, które próbują zgłaszać problemy z jej działaniem, to czy wspieranie takich osób, czy legitymizowanie ich działań powagą Ministerstwa Edukacji, czy to jest zgodne z duchem idei lewicowych? Bo mi się wydawało, że nie. Wydawało mi się, że to jest taka rzecz, na którą lewica w teorii powinna być szczególnie wyczulona. Pilnować, żeby wielcy nie manipulowali systemem na swoją korzyść, kosztem całej reszty, i żeby nie gnietli przy tym małych, którzy próbują protestować. I to nie jest zarzut wobec pani minister, to co ja teraz mówię, bo jest całkowicie możliwe, że osoby decyzyjne w ministerstwie i sama pani minister po prostu nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy z problemów, które są w tym raporcie, bo ja rozumiem, że w ogromnej organizacji nie zawsze można wszystko wiedzieć. Dlatego, tak jak prawie nigdy tego nie robię, to tak bardzo proszę tym razem, żebyście podali ten film dalej. Udostępnili go gdzieś, jeżeli również uważacie, że temat jest poważny. Bo jeżeli zrobi się o tym dostatecznie głośno, to ministerstwo i pani minister o tym usłyszą. I wierzę, że w jakiś sposób, uznany przez siebie za najlepszy, zareagują oni.
choćby taką prostą rzeczą jak informacja do każdej szkoły, że ten program Unawezy powstał w oparciu o wadliwy raport. Ja nie mówię, żeby ludziom zabraniać korzystać z tego programu, tylko żeby była po prostu pełnia informacji publicznie na jego temat. Ale też wiecie, jeżeli zrobi się o tym faktycznie głośno, a pani minister nie zareaguje w żaden sposób, no to nic. Ja osobiście będę po prostu bardzo mocno rozczarowany. Ale chyba nie tylko ja jeden. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.